Dzień dobry, dzień dobry, witam serdecznie w 88 odcinku podcastu System Trader. Jest to pierwszy odcinek podcastu od długiego y, czasu, można powiedzieć, przynajmniej takiego podcastu, który nie jest retransmisją na przykład sesji live, tylko faktycznie jest podcastem. Niestety ten rok ułożył się tak, że jest pod znakiem prac wielu poza blogiem i podcastem. Przede wszystkim e, prace nad szkoleniem Atlas, pasywnego inwestora, one nadal trwają. Również prace ciągle nad oprogramowaniem System Trader, do tego jeszcze praca w komercyjnym projekcie. No i to wszystko powoduje, że czasu na blog, podcast jest naprawdę niewiele. Ale mam nadzieję, że będzie się to już powoli teraz zmieniać. Bardzo chciałbym do Was regularnie już móc dla Was nagrywać podcasty, również pisać artykuły na blogu i miejmy nadzieję, że powoli będzie się to właśnie zmieniać na lepsze, że będę mógł częściej dla Was publikować ciekawe materiały, bo naprawdę mam bardzo wiele do powiedzenia i niestety tylko brakuje czasu, żeby móc to przelać czy to na podcast, czy też na. Artykuł. No, i miejmy nadzieję, że właśnie tym odcinkiem zapoczątkujemy tę dobrą zmianę. 25 faktów i mitów o inwestowaniu pasywnym. Tak brzmi dzisiejszy tytuł tego podcastu. Będzie bardzo ciekawie i bardzo mięsiście, i mam nadzieję, że wielu z Was wyciągnie z tego bardzo wiele ciekawych informacji. Ale zanim przejdziemy do szczegółów, to jeszcze taki disclaimer, że nie udzielam tutaj żadnych porad inwestycyjnych, dzielę się wiedzą, a to nie jest to samo co indywidualna porada inwestycyjna. No i staram się tworzyć również też narzędzia wspomagające samodzielne inwestowanie właśnie, chociażby moje oprogramowanie system trader, to jest naprawdę uważam narzędzie, które może pomóc w tym, żeby w sposób świadomy inwestować. Ale jak zwykle, trust but verify, jak to mówi prezydent mówił prezydent Ronald Reagan, czyli Wierzcie, ale weryfikujcie wszystko co słyszycie, czytacie, również kiedy mówię to ja, ponieważ choć staram się robotę wykonywać jak najlepiej, to też jestem tylko człowiekiem i mogę się zwyczajnie też mylić. O czym sobie dzisiaj powiemy? No jak już powiedziałem, będzie 25 faktów i mitów o inwestowaniu pasywnym, czyli ja będę komentował wasze opinie o inwestowaniu pasywnym, ale żeby ten Podcast, ten odcinek miał, powiedzmy, taką spójną formę, to zrobimy sobie taki wstęp, gdzie ja najpierw odpowiem swoimi słowami, czym jest inwestowanie pasywne i dlaczego to inwestowanie pasywne ma sens, a później odniosę się do wielu różnych opinii. Komentarzy z Waszej strony i będę chciał nazwać, co jest faktem, a co jest mitem. Tak, żebyśmy wiedzieli, jak faktycznie ten temat dobrze rozumieć. I chciałbym przede wszystkim tutaj mocno podziękować Wam wszystkim, bo ten odcinek nie byłby możliwy, gdyby nie Wasz aktywny udział. Otóż kilka dni temu wrzuciłem w social mediach pytanie. Takie dość prowokacyjne, ale też liczyłem na wiele odpowiedzi i nie zawiodłem się. Jak wy postrzegacie inwestowanie pasywne? Albo dlaczego nie inwestujecie w sposób pasywny? Co was zniechęca do takiej formy inwestowania? I to jest wszystko w sumie też pokłosiem tego, że ja, na przestrzeni ostatnich miesięcy, a nawet właściwie lat, widziałem wiele różnych opinii, które czasami były bardzo odległe od tego, czym faktycznie inwestowanie pasywne jest. I coś, co jest często powielane, no a wiadomo, jak czasami nawet nieprawda jest powielana, no to w pewnym momencie jest postrzegana jak prawda. I żeby tutaj uporządkować nieco to, czym inwestowanie pasywne jest, a czym nie jest, stwierdziłem, że. Będę chciał wiedzieć, jak wygląda Wasze rozumienie tematu, i to będzie bazą do tego, żeby się odnieść do tego, czym inwestowanie pasywne jest, a czym nie jest. Natomiast to jest przede wszystkim materiał edukacyjny. Tutaj, dlatego też nie będę podawał autorów konkretnej opinii czy argumentu, które będę tutaj przytaczał. Zresztą, to nie jest tak, że zawsze jest tylko jeden autor danej opinii czy argumentu, który się tutaj za chwilę pojawi, bo czasami to jest coś, co się wielokrotnie gdzieś tam przewija, i ja to po prostu zebrałem sobie w 25 punktów, do których będę się chciał odnieść. Natomiast, jeżeli ktoś nawet usłyszy, że odnoszę się do jakiejś opinii, do jakiegoś komentarza i to jest być może, wasz konkretnie komentarz to nawet jeżeli ja mam inne zdanie w temacie, a nie we wszystkim mam inne zdanie dla jasności, to nie odbierajcie tego przede wszystkim jako krytyki, bo staram się tutaj przede wszystkim was edukować i staram się bazować na faktach, tak żebyśmy po prostu wszyscy byli bliżej prawdy. Natomiast dzięki właśnie tym waszym opiniom ja sam lepiej rozumiem te wasze potrzeby czy to gdzie jest po prostu potrzeba więcej pracy do wykonania tej edukacyjnej pracy z mojej strony. Także te wszystkie Wasze opinie, komentarze są dla mnie na wagę złota i serdecznie, serdecznie Wam za wszystkie te komentarze dziękuję. Przy okazji zauważyłem też, że nawet inwestorzy z wieloletnim doświadczeniem często nie do końca rozumieją. Podstawy, czy że tak powiem, założenia inwestowania pasywnego, i to też nie jest zarzut względem tych inwestorów. No bo jeżeli ktoś jest na przykład inwestorem z wieloletnim doświadczeniem, jest to inwestor aktywny, no to on faktycznie może być nawet mało zainteresowany tym pasywnym inwestowaniem. Natomiast warto, żeby takie osoby też może posłuchały tego materiału, chociażby po to, żeby też nie powielać pewnych czasami no, nie do końca właściwych opinii. Jeżeli chodzi o pasywne inwestowanie, no bo jeżeli to pada ze strony kogoś kto jest doświadczonym inwestorem, no to osoby, które z kolei to czytają, mogą myśleć, że tak faktycznie jest. I dla jasności, ja nie jestem tutaj żadną wyrocznią, która będzie jednoznacznie chciała powiedzieć że to jest prawdą, a to nie. To też są moje opinie. Natomiast powiedzmy, że w tym temacie też siedzę już bardzo długi czas, a przede wszystkim w ostatnich miesiącach, tworząc też atlas pasywnego inwestora, miałem ponownie możliwość spojrzeć na tematy pasywnego inwestora, przepraszam, na tematy pasywnego inwestowania raz jeszcze i to daje mi też powiedzmy taki świeży punkt widzenia na te zagadnienia, nawet się zrymowało. No to co, 3 2 1 start. Tak jak powiedziałem, na początek odpowiedzmy sobie, czym inwestowanie pasywne jest, po to, żebyśmy mieli taką bazę do dalszej dyskusji, do dalszych komentarzy. Otóż inwestowanie pasywne to przede wszystkim inwestowanie w bardzo szeroki rynek akcji. I mówię tutaj o rynku akcji nie bez kozery, dlatego że właśnie rynek akcji ma być tym podstawowym, tym głównym wołem roboczym w naszym portfelu, dlatego że akcje jako klasa aktywów historycznie najlepiej czy najwięcej zarabiała, najlepiej pomnażała kapitał i najlepiej sobie w długim horyzoncie czasu radziła z inflacją. Właśnie akcje, ta klasa aktywów najlepiej sobie tutaj radziła, dlatego też to jest wybór numer jeden, jeżeli chodzi o każdy portfel pasywny, a reszta to można powiedzieć są dodatki. I jeżeli chodzi o inwestora pasywnego, to tutaj chcemy mieć te akcje w portfelu, ale z bardzo szeroką dywersyfikacją, a najlepiej idealnie globalną dywersyfikacją, i to dywersyfikacją nie w takiej postaci, że sobie kupimy spółki z różnych krajów, na chybił trafił czy też te, które nam się wydają, że wydaje się nam, że są super, tylko kupimy sobie cały indeks ważony kapitalizacją, na przykład MSCI All Country World Index albo Fucji All World, w którym będziemy mieć od razu te kilka tysięcy spółek, i to będą spółki, które faktycznie tworzą globalny koszyk akcji. Ale to nie jest wyryte w kamieniu, że dziś sobie kupimy taki koszyk akcji i on się nie zmienia w czasie. Ten koszyk akcji, ponieważ jest to indeks ważony kapitalizacją, zmienia się de facto każdego dnia. Na przykład dziś spółka Apple byłaby na szczycie tego koszyka i by najwięcej ważyła w tym koszyku akcji, w tym portfelu akcji, ale to nie oznacza, że za na przykład rok, 5 lat czy 10 lat będzie wyglądało to tak samo. I zawsze jednak mamy pewność, inwestując w taki indeks ważony kapitalizacją, że będziemy mieć tych zwycięzców w portfelu, że cały czas ten indeks ma taką właściwość, powiedzmy, samooczyszczającą się, że my nie musimy tutaj przewidywać tego, czy Stany Zjednoczone będą numerem jeden, czy może jakiś inny kraj. Tylko my po prostu inwestujemy w cały rynek. Zamiast, jak to mówił Jack Bogle, czyli twórca idei pasywnego inwestowania, szukać igły w stogu siana, to my po prostu kupujemy cały ten stug. No i tak się składa, że idealnie w wypełnieniu tego zadania, czyli żeby Móc łatwo zainwestować w szeroki globalny koszyk akcji. Tutaj idealnie w tym pomagają ETF-y, czyli fundusze notowane na giełdach. Również fundusze indeksowe, ale one w Polsce są mniej popularne i też ich wybór jest, powiedzmy, no, pozostawiający wiele do życzenia, dlatego ja tutaj głównie skupiam się na ETF-ach. One są tanie, są proste i są łatwo dostępne. Natomiast obok akcji w portfelu, Zwykle inwestorzy jeszcze muszą mieć inne klasy aktywów, a przynajmniej zwykle muszą mieć obligacje. Po co? Ano po to, żeby zmniejszyć bujanie tym portfelem, tak? Czyli wyobraźmy sobie, że ten nasz portfel to jest taka łajba na oceanie rynkowym i żeby nieco zminimalizować, zredukować bujanie tym naszym stateczkiem na oceanie, to musimy sobie dołożyć nieco obligacji, musimy nieco zwolnić ten nasz wehikuł inwestycyjny po to, żeby przede wszystkim łatwiej nam było z takim portfelem żyć. Nie Będziemy tutaj mogli niestety liczyć na to, że zwiększymy tym sposobem sobie stopę zwrotu, wręcz przeciwnie, zredukujemy tą stopę zwrotu, ale inwestowanie to jest zwłaszcza pasywne, naprawdę maraton, gdzie liczy się przede wszystkim to, żebyśmy byli na tym rynku z dyscypliną, podążali za obranym planem i żebyśmy po prostu, mówiąc przysłowiowo, nie rzucili ręcznikiem, nie uciekli z rynku, dlatego że na przykład spadki na rynku akcji sięgają, dajmy na to, 50%. Dlatego musimy mieć te obligacje, które łagodzą, Skutki tych wszystkich niedobrych rzeczy, jakie mają miejsce co róż na rynku akcji. I dzięki temu możemy po prostu przetrwać z takim portfelem. Ale obok obligacji możemy też mieć jeszcze inne klasy aktywów w portfelu. Mogą być, to na przykład towary, w szczególności tutaj często wielu inwestorów kocha złoto, więc lubi również sobie dołożyć złota. Natomiast w każdym przypadku, jakkolwiek byśmy sobie nie skonfigurowali ten portfel pasywny, to my przede wszystkim będziemy mieć tam akcje. To jest ten podstawowy wół roboczy ciągnący naszą inwestycję do przodu. I to, co robi inwestor pasywny, to przede wszystkim stara się, aby ten portfel, który sobie założył w konkretnych proporcjach, po prostu trzymać latami w, w portfelu. Czyli, żeby robić tak zwany rebalancing. Dla przykładu, jeżeli ktoś sobie powiedział, że chcę mieć 80% akcji w portfelu i 20% obligacji, ale na przykład akcje akurat mają gorszy moment. W momencie, kiedy ja z kolei to nagrywam, to faktycznie tak jest, że od kilku miesięcy akcje spadają. I jeżeli nagle w portfelu z 80% zrobiło się nam, dajmy na to 70% akcji, no to my musimy sobie sprzedać nieco tych obligacji i dokupić tych akcji, żeby znów było 80-20%, czyli tak jak my sobie założyliśmy w tym naszym modelowym, tym takim idealnym, Portfelu, do którego dążymy cały czas. I to jest właściwie jedyna rzecz, jaką robi inwestor pasywny, czyli przeprowadza tak zwany rebalancing. Czasami nawet nie musi tego robić, bo może być gotowy ETF, który ma w sobie i akcje, i obligacje, tak zwany ETF multi i on to będzie nawet za nas robił, więc wtedy de facto inwestor pasywny P tylko. Kupuje i trzyma taki ETF w portfelu. Oczywiście to, co jeszcze może robić inwestor pasywny, to dopłata kapitału do portfela, zwłaszcza jeżeli jesteśmy w tej fazie budowania tego kapitału, tak zwana faza akumulacji. No albo jeżeli już żyjemy z tego kapitału, to wypłacamy sobie ten kapitał, to jest tak zwana faza konsumpcji. No to wtedy jedyne, co jeszcze robimy w tym portfelu, to to, że wypłacamy co pewien czas sobie jakiś kapitał z tego portfela. Ale przede wszystkim, czego nie robimy w portfelu pasywnym, to nie robimy e, obstawiania jakichkolwiek scenariuszy rynkowych. Czy mówiąc jeszcze inaczej, jest tutaj totalny brak timingu rynkowego. My nie staramy się na przykład mówić, w ten sposób, że teraz to sobie zredukujemy ilość akcji w portfelu, bo idą gorsze czasy, albo wręcz przeciwnie, powiemy sobie teraz, to ja sobie zwiększę poziom akcji w portfelu, bo właśnie są wyprzedaże, bo są właśnie okazje. Więc ja sobie teraz zamiast na przykład 50% akcji w portfelu zrobię 80%, bo to jest dobry moment. No inwestor pasywny, taki naprawdę inwestor pasywny, czegoś takiego nie robi, bo założenie. Pasywnego inwestora jest takie, że on nie wie tak naprawdę, co ten rynek zrobi, to w gruncie rzeczy tak wygląda. My te, tego nigdy nie wiemy. Na tym po prostu polega pasywna strategia, że my bierzemy, mówiąc tak kolokwialnie, to, co daje szeroki rynek. Także kończąc już ten mój wywód o inwestowaniu pasywnym, albo raczej wstęp do inwestowania pasywnego. Warto jest zapamiętać to, że tu inwestujemy w szeroki, najlepiej globalny indeks, czyli taki, który daje nam ekspozycję na spółki z całego świata. I to jest bardzo kluczowe, bo tutaj nie podejmujemy ryzyka tak zwanego specyficznego, że na przykład wybieramy tylko i wyłącznie akcje jednego kraju do portfela. I zwróćcie uwagę, że to, że my mówimy, że na przykład ktoś kupuje ETF, to nie zawsze jeszcze oznacza, że jest inwestorem pasywnym. Otóż, jeżeli ktoś sobie kupi ETF na przykład na polskie akcje, to to nie oznacza, że jest jeszcze inwestorem pasywnym. W tym rozumieniu, że faktycznie chcemy mieć ekspozycję globalną, no bo jeżeli sobie kupimy tylko polskie akcje, no to nie mamy globalnej ekspozycji. A więc to, że nawet coś z pozoru wygląda na pasywne, bo sobie kupimy ETF-a i faktycznie niewiele robimy przy tym. Portfelu, jeżeli chodzi o takie techniczne zabiegi, to jeszcze nie oznacza, że to jest w tej definicji pasywnego inwestowania faktycznie pasywne inwestowanie. Żeby te znamiona tej definicji były w pełni wyczerpane, no to musimy tutaj inwestować w sposób globalny przede wszystkim, ale do tego tematu też sobie jeszcze tutaj za chwilę wrócimy. Natomiast dlaczego to inwestowanie pasywne ma sens? Spróbujmy sobie na to pytanie odpowiedzieć. Otóż, przede wszystkim dlatego, że działa. Choć dla jasności, pomimo że ono działa, to ono wymaga również ogromu cierpliwości, bo to nie jest tak, że będziemy zarabiać każdego tygodnia, każdego miesiąca, każdego roku, czasami może się zdarzyć wiele lat, kilkanaście nawet lat, mogą być stracone dekady, kiedy my niewiele zarobimy na tym portfelu, albo wręcz będziemy pod wodą. No, i wtedy trzeba dużo cierpliwości i zrozumienia, żeby nadal to robić, żeby wiedzieć, że mamy długoterminowy horyzont inwestycyjny. Inwestowanie pasywne, jeżeli chodzi o jego sensowność, przejawia się też w tym ta sensowność, że inwestowanie pasywne daje nam gwarancję stopy zwrotu w tym znaczeniu, że to, co rynek da. To my to weźmiemy. Czyli jeżeli rynek zarobi 10%, to my mamy pewność, jeżeli jesteśmy na tym rynku, że również będziemy mieć 10%. Nie będziemy powyżej tego, nie zarobimy 15%, ale nie będziemy też poniżej, nie zarobimy 5%. Mamy gwarancję tego, że zarobimy tyle, ile daje rynek. I to nie jest, wbrew pozorom, takie nieistotne. Otóż większość inwestorów Instytucjonalnych, co na przykład pokazują raporty z Piwa, które podlinkuję do tego odcinka podcastu, to tam widać, że większość takich inwestorów instytucjonalnych, czyli zawodowców, którzy tworzą i oferują i sprzedają fundusze inwestycyjne, ma wyniki poniżej, poniżej prostych indeksów giełdowych. Poza tym inwestowanie pasywne jest bardzo efektywne podatkowo i kosztowo. To oznacza, że nie musimy tutaj ponosić tych kosztów. I dzięki temu możemy liczyć na wyższą stopę zwrotu, no bo o ile my nie jesteśmy w stanie przewidzieć, czy rynek wzrośnie, czy spadnie, o tyle, jeżeli jesteśmy w stanie zaoszczędzić na podatkach i kosztach, no to już jesteśmy w domu, bo te pieniądze po prostu zostają w naszej kieszeni. I o tym też sobie jeszcze nieco porozmawiamy w tym odcinku. Natomiast jest jeszcze jedna wielka zaleta inwestowania pasywnego ono jest technicznie bardzo, bardzo proste. I może zajmować dosłownie kilka minut w roku. Czyli my nie musimy być ekspertami, którzy będą analizować ten rynek na co dzień, którzy będą spędzać z tym rynkiem godziny dziennie, codziennie i setki, czy wręcz może tysiące godzin w roku. Tylko my możemy dosłownie poświęcić na to kilka minut w roku i my możemy się zająć po prostu swoim życiem, swoim na przykład swoją pracą zawodową i tym, żebyśmy zarabiali w swojej profesji. A oszczędności, nadwyżki w budżecie lokowali na rynku i tam pozostawili pracę pomnażania tego kapitału, tych nadwyżek już rynkowi. Globalny rynek akcji jest tak bardzo ważny, jeżeli chodzi o inwestowanie pasywne, ponieważ jak mówiłem, my nie chcemy ponosić ryzyka specyficznego, czyli tego, że na przykład coś złego się stanie w jednym kraju czy w nawet w danym regionie. Jeżeli my inwestujemy. Globalnie, no to właściwie jesteśmy po dobrej stronie mocy w tym znaczeniu, że tutaj podstawowym ryzykiem jest tak zwane ryzyko systemowe. Musiałby się załamać cały świat, czy gospodarka na całym świecie i musiałaby się nie odbić, czy inaczej też musiałby nastąpić przysłowiowy koniec świata, żeby taki inwestor w długim horyzoncie stracił bezpowrotnie pieniądze. I dlatego właśnie inwestowanie w globalny koszyk akcji ma sens, ponieważ my pozbywamy się tych ryzyk specyficznych. I dla przykładu, w, na przestrzeni bardzo wielu dekad, od roku 1926 do maja 2022, globalny rynek akcji, złożony w 25% z rynków krajów wschodzących i 75% z rynków krajów rozwiniętych, zarabiał średnio rocznie 9,2% a jeżeli na to nałożymy inflację to było to 6,1%. Także to pokazuje, że w długim horyzoncie globalny koszyk akcji nie tylko że daje całkiem ładny wynik, ale przede wszystkim pokonuje inflację i to dość znacząco, bo ponad 6% średniorocznie. Dla jasności to jest wynik z bardzo długiego okresu i ktoś może powiedzieć no dobra, ja nie będę inwestował przez niemalże 100 lat. Natomiast to tylko jest po to, tutaj przeze mnie cytowane, żeby pokazać, że w długim horyzoncie te rynki akcji naprawdę działają i są niezłą maszynką do zarabiania pieniędzy. A swoją drogą, wiele osób, które zaczynają inwestowanie w młodym wieku, na przykład mają 20 lat na karku, to mogą mieć przed sobą nawet 80 lat. Inwestowania przed sobą, jeżeli popatrzymy na to tak zdroworozsądkowo, ktoś sobie zakłada: dajmy na to portfel w wieku lat 20 i dożyje, dajmy na to setki, a żyjemy coraz dłużej jako ludzkość, to to nie jest tak, że my tylko inwestujemy po to, żeby zarobić pieniądze, a później wydać wszystko w ciągu dnia, tylko my, nawet jeżeli już przechodzimy na tę naszą emeryturę, czy to wcześniejszą, czy planowaną, jakkolwiek by to nie było, to my podczas tej emerytury korzystamy z tego kapitału, ale nie wypłacamy wszystkiego w jeden dzień, tylko ten kapitał cały czas pracuje na rynku, a więc my faktycznie możemy inwestować wiele, wiele dekad jako ludzie. I dlatego też warto jest zrozumieć, jak rynki pracują w bardzo długich okresach czasu. Ja dziś tutaj będę mówił o pasywnym inwestowaniu i tych portfeli pasywnych może być odgroma, natomiast gdyby ktoś szukał inspiracji, na swój portfel i przede wszystkim, żeby móc zweryfikować, jak taki portfel działa w długim okresie, konkretny portfel, to polecam chociażby tutaj swoje oprogramowanie System Trader, które ma na pokładzie na dzień dobry ponad kilkadziesiąt, bodajże ponad czterdzieści obecnie takich gotowych portfeli. Pasywnych, i to co jest piękne, że za jednym kliknięciem myszy dosłownie możemy sobie sprawdzić, jak taki portfel zachowywał się w bardzo, bardzo długim okresie. I to jest bardzo kluczowe, bo jeżeli ktoś na przykład ma wyobrażenie o inwestowaniu pasywnym na podstawie kilku ostatnich lat, a te lata wyglądały całkiem fajnie, no to będzie to bardzo wypaczony obraz, i żebyśmy rzetelnie mogli odrobić to nasze zadanie domowe, to musimy. Mieć zrozumienie tego, jak ręki działają w długim okresie, i takie oprogramowanie, właśnie nad którym pracuję od lat, jak System Trader, jest naprawdę świetnym narzędziem do tego się nadającym. No to tyle tytułem wstępu. Przechodzimy do 25 faktów i mitów o inwestowaniu pasywnym czyli Wasze opinie, mój komentarz. Mamy 25 uwag, i mam też nadzieję, że uda nam się rozprawić z nimi w godzinę. Pierwsza uwaga, pierwszy komentarz, i od razu mogę powiedzieć, pierwszy mit, jaki się pojawił kiedyś w social mediach, ale który pojawiał się dość często w różnych momentach, w różnych miejscach, więc go przytaczam. Inwestowanie w jeden ETF to ogromne ryzyko. Tak ktoś kiedyś napisał. Otóż warto zrozumieć, że ETF to tylko i wyłącznie opakowanie. ETF może być, jak już mówiłem wcześniej, na bardzo wąski wycinek rynku, może być też nawet strategią aktywną, czyli w ogóle nie mieć nic wspólnego z inwestowaniem pasywnym. I tam faktycznie mamy ryzyka, które nie są tak zwanymi ryzykami systemowymi, tylko przede wszystkim mamy ryzyka specyficzne. Natomiast to, że coś jest ETF-em, to jeszcze nie oznacza, że jeżeli sobie kupimy tego ETF-a, to jesteśmy inwestorami pasywnymi, i dlatego też nie ma zupełnie sensu e, takie generalizowanie, że inwestowanie w jeden ETF to ogromne ryzyko. Otóż, jeżeli sobie kupimy ETF-a na globalny koszyk akcji, a do tego jeszcze załóżmy będzie tam też do obligacji, na przykład ETF, tak zwany Multi Asset firmy Vanguard Life Strategy, gdzie będziemy mieć dajmy na to 80% akcji, 20% obligacji, to pomimo, że to jest jeden ETF, to my tam mamy naprawdę maksymalną możliwą dywersyfikację globalną, jest to bardzo bezpieczna. Yy, jeżeli chodzi o takie bezpieczeństwo systemowe, inwestycje. Oczywiście, że tam są ryzyka polegające na tym, że nawet przez lata, nawet przez kilkanaście lat taki portfel może być pod wodą, że może tam mocno bujać tą łajbą inwestycyjną. Natomiast nie mamy tutaj takiego ryzyka, że nagle świat cały zbankrutuje no i tracimy wszystkie pieniądze, no bo nawet gdyby coś takiego się wydarzyło, to powiedzmy sobie szczerze, że będą większe problemy na tym świecie niż ten nasz portfel inwestycyjny. Natomiast gdybyśmy sobie kupili jedną spółkę, czyli jednego ETF-a, na przykład na spółki rosyjskie, no to tam oczywiście faktycznie możemy stracić znaczną część naszego kapitału. Dlatego też nie generalizujmy, że inwestowanie w jeden ETF to ogromne ryzyko, bo to jest pytanie jakim ETF-ie tutaj myślimy, o jakim ETF-ie tutaj jest w ogóle mowa. Hmm i gdybyśmy chcieli powiedzieć, że mamy upadek globalnego rynku akcji jest koniec świata i wtedy faktycznie to ryzyko się ziści, no i jest to racją, natomiast wtedy wszystkie inne inwestycje również stracą, nawet jeżeli nie były zapakowane do ETF-a. Także uważam, że pierwszy punkt mamy za sobą i jest to absolutnie mit, który generalizuje, że inwestowanie w jeden ETF to ogromne ryzyko. Cóż, to zależy o jakim ETF-ie mówimy. Punkt numer dwa. Zamierzam przeważać rynki akcji z krajów gospodarek wschodzących, bo w USA jest drogo. Tak ktoś właśnie napisał, i ta osoba uważa się za inwestora pasywnego, dlatego że kupuje ETF-y. Otóż pasywne inwestowanie to jest stała alokacja, a nie próba doboru optymalnego portfela do bieżącej sytuacji rynkowej. A więc jeżeli my sobie powiedzieliśmy, że mamy 80% Akcji w portfelu globalnych, to nagle nie będziemy robić czegoś takiego, że sprzedamy sobie część tego i dorzucimy, dajmy na to ETF a na gospodarki krajów wschodzących, dlatego że nam się wydaje, że one będą lepiej performować, jak to się ładnie mówi, w kolejnej dekadzie. To już nie ma nic wspólnego z inwestowaniem pasywnym. Otóż, jeżeli my zdecydowaliśmy się na jakiś konkretny portfel, o jakimś konkretnym ryzyku, to my, jako inwestorzy pasywni, musimy po prostu ten portfel. Zachować w czasie. Oczywiście, że w pewnym momencie gdzieś naszego życia możemy zmienić profil ryzyka, chociażby dlatego, że przechodzimy, dajmy na to, na emeryturę albo mamy większy kapitał, czy jeszcze z jakiegoś innego konkretnego powodu, ale nie jest to powód rynkowy, dlatego że akurat nam się wydaje, że teraz na rynku będzie tak, a nie inaczej, dlatego zmieniamy strukturę portfela, bo to już wtedy nie jest inwestowanie pasywne. Natomiast jeżeli na przykład uważamy, dajmy na to, że w USA jest drogo i chcemy to wykorzystać, to już Wykraczamy nie tyle, że poza schemat pasywnego inwestowania, ale właściwie wchodzimy w buty inwestora aktywnego. I dla jasności nie musi w tym być nic złego, ale jeżeli to robimy, to róbmy to z otwartą przyłbicą, a nie mówmy, że my jesteśmy pasywni, ale tak naprawdę pod spodem to jesteśmy jednak aktywni. No i w sumie może się okazać, że ani na jednym polu, ani na drugim dobrze nie wyjdziemy. Jak chcemy robić to aktywnie, to róbmy to aktywnie, ale po prostu nie oszukujmy samych siebie. Punkt trzeci etf -y to bańka spekulacyjna, kolejny schemat Ponciego, jak kryptowaluty. No, ten punkt jest bardzo mocny, muszę powiedzieć. No, bo, tak nieco żartobliwie, mógłbym też yy, odpowiedzieć, że w konsekwencji cały rynek w, no, jest jakąś tam bańką spekulacyjną, no bo całe to nasze inwestowanie, w cokolwiek byśmy nie inwestowali, zawsze wiąże się z ryzykiem i zawsze yy, działamy tutaj w środowisku niepewności. Sen w tym, że ETF jest tylko i wyłącznie narzędziem. To nie jest tak, że ETF-y są popularne, wszyscy inwestują w ETF-y. No i ktoś kiedyś nawet widziałem w social mediach napisał, No ETF-y są bardzo drogie. No ale o jakich ETF-ach mowa? A poza tym, co to znaczy jeszcze drogie? ETF jest tylko i wyłącznie opakowaniem na inne instrumenty, na przykład na akcje, na obligacje, na towary i tak dalej. I to. Co my z tym poczniemy, jakie my te -y kupimy, na co, jaką strategię będziemy realizować, to jest zupełnie inna para kaloszy. Otóż jestem w stanie sobie wyobrazić, że nawet jeżeli będzie załamanie na rynku, to ktoś na ETF-ach zarobi cudownie, fajnie, dlatego że realizuje swoją strategię, która jest na taki scenariusz, akurat przygotowana, która wręcz na tym scenariuszu może zarobić. Na przykład są nawet ETF-y, które zarabiają na spadkach. Można nawet shortować ETF-y, czyli zarabiać również na spadkach, więc to jest ogromna generalizacja, jeżeli ktoś mówi, że ETF-y to bańka spekulacyjna, i to wskazuje, że de facto, i przepraszam, za moją szorstką opinię, osoba, która coś takiego mówi, nie wie o czym mówi. Poza tym ETF-y mamy już na rynku 30 lat, niemalże. Pierwszy ETF powstał pod koniec lat, przepraszam, na początku lat 90. A nawet mamy już 30 lat, bo pierwszy chyba powstał w 92, 1992 w Kanadzie, później w 1993 w Stanach Zjednoczonych. Właśnie ten słynny Spy na SP 500, a więc już całkiem sporo czasu upłynęło. I również wcześniej jeszcze protoplaści, można powiedzieć, ETF-ów, czyli fundusze indeksowe powstały w połowie lat 70., więc to już jest praktycznie pół wieku. No i jakoś ta bańka nie może spekulacyjna, jak ktoś tutaj sobie nazwał, pęknąć. Dla jasności, to nie oznacza, że nie będzie słabszych momentów dla inwestorów, którzy inwestują na przykład w sposób pasywny. Jak najbardziej to jest możliwe. Natomiast, czy to jest bańka? No. To jest już moim zdaniem zdecydowanie zbyt duża generalizacja. A przyrównywanie tego w ogóle do kryptowalut to jest już totalnym nieporozumieniem. No bo ja już pomijam, że można nawet kupić ETF-a, który też będzie replikował jakąś część rynku kryptowalut, ale czyli mówiąc krótko, ETF może być opakowaniem również na kryptowaluty. Ale porównywanie na przykład takiego ETF-a do ETF-a na MSCI All Country World Index, czyli globalny koszyk akcji, to jest totalne nieporozumienie. To są zupełnie dwa różne. no. Portfele zupełnie różne. O ile nie dałbym funta kłaków za to, że nie stracę długoterminowo na kryptowalutowym ETF-ie, o tyle nie bałbym się, że na przestrzeni dekad ETF globalny, na, na globalnym rynku akcji straci pieniądze. Bo nawet gdyby się tak wydarzyło, to znaczy, że naprawdę będą o wiele większe problemy, ale porównywanie tych dwóch rzeczy to jest totalne nieporozumienie. Punkt czwarty. Jedziemy dalej. Popularyzacja inwestowania pasywnego załamie rynek. Ponad 50% asetów, jak to się mówi, AUM, czyli assets under management, czyli mówiąc krótko, po prostu kapitału w Stanach Zjednoczonych to ETF-y, czy też szerzej, fundusze pasywne, również fundusze indeksowe. Otóż to, że znacząca część kapitału jest już zaparkowana powiedzmy w formie ETF-ów czy funduszy indeksowych, to to jeszcze nie oznacza, że to kształtuje wyceny na rynku, bo wyceny na rynku kształtuje przede wszystkim handel, handel czyli jak kupujemy, sprzedajemy coś, to tam ściera się podaż z popytem i tam faktycznie dochodzi do tak zwanego price discovery, czyli ustalana jest na rynku cena danego aktywa. Tak się składa, że jeżeli ktoś sobie kupi pasywny fundusz i trzyma go latami, to on przez lata w ogóle nie wpływa na ten rynek. To jest jedno. Poza tym, nawet jeżeli ktoś sprzedaje lub kupuje ETF, a to to jeszcze nie oznacza, że my będziemy mieć tutaj, że my tutaj będziemy mieć jakiekolwiek doczynienie z transakcją na realnym rynku, bo ktoś może po prostu sobie te jednostki ETF-a wymieniać między sobą z innym inwestorem. A więc jest to tak zwany secondary market i wtedy no, też ciężko mówić o jakimkolwiek wpływie na rynek. No i wreszcie, w Stanach Zjednoczonych, gdzie można powiedzieć fundusze indeksowe i ETF-y są najbardziej popularne, to tam w gruncie rzeczy mówi się, że na takiej każdego dnia sesji giełdowej zaledwie około 5% obrotu giełdowego i jest generowana przez fundusze indeksowe czy ETF-y, a 95% pochodzi od aktywnych uczestników. No i o czym my tutaj mówimy, tak? No i wreszcie, żeby też nie było, że jestem tutaj taki zaślepiony. Ja nie wykluczam wpływu pasywnego inwestowania na rynek i pewnie jakiś tam ten wpływ jest i będziemy to jeszcze obserwować i będziemy widzieć opracowania na ten temat. Natomiast bardzo mocno wierzę w moc samoregulacji się Rynku, że jeżeli faktycznie ktoś nie będzie już miał wyceniać tych aktywów na rynku, czyli na przykład nikt nie kupi bezpośrednio, w cudzysłowie, nikt nie kupi, bo nie wierzy, bo to jest skrajny przypadek akcji firmy Apple, tylko wszyscy będą kupować to poprzez na przykład etf -a na SP 500 i nikt nie wyceni poprawnie tej spółki Apple. To, uwierzę, to, to to wierzę głęboko w to, że znajdą się takie osoby, które zobaczą, że tutaj coś mocno jest niehalo i będą mogły te nieefektywności rynkowe wykorzystać, i ten rynek po prostu będzie znów wracał do równowagi. Więc naprawdę nie obawiałbym się tego, że nagle wszyscy będą inwestować pasywnie. Poza tym, pasywne inwestowanie ono jest bardzo proste i tak się wydaje, że jest może nawet atrakcyjne. Zwłaszcza jak jest rynek rosnący. Natomiast prawda jest taka, że to jest cholernie trudna działka. Pomimo że jest to proste, ale jest to cholernie trudne od strony takiej behawioralnej, zwłaszcza jeżeli ktoś się do tego nie przygotował. I wielu takich deklaratywnych, jak ja to mówię, inwestorów pasywnych po prostu może rzucić ręcznikiem i ucieknąć od tej formy inwestowania, jeżeli nie, nie byli odpowiednio do tego przygotowani i nagle ich zastanie wielka besa. No i oni wtedy spanikują, więc no nie bałbym się, że nagle wszyscy będą inwestować pasywnie i w ogóle cały rynek będzie zdominowany przez pasywnych inwestorów. Jedziemy dalej. Punkt numer 5. Ktoś napisał tak: Jak się ktoś nie zna na inwestowaniu, to powinien sobie dać spokój z giełdą. No i na pierwszy rzut oka jak najbardziej ma to sens, no bo jeżeli na czymś się nie znamy, to lepiej nie wkładać palców między drzwi, bo raczej może zaboleć. Natomiast jest to bardzo ogólne stwierdzenie. I o ile ktoś faktycznie miał tutaj na myśli, a tak było w tym przypadku akurat inwestowanie aktywne, no to tutaj faktycznie, żeby ktoś inwestował w sposób aktywny, musi się mocno znać na tym fachu, żeby przetrwać na rynku. Ale jeżeli ktoś inwestuje pasywnie, i czysto technicznie jest to o wiele prostsze, co dla jasności nie oznacza, że jest łatwiejsze od aktywnego inwestowania, to Wystarczy ogarnąć po prostu te zagadnienia związane z pasywnym inwestowaniem raz, a porządnie, a później po prostu się trzymać tego portfela konsekwentnie. I dla jasności, ja mówię, że to jest takie proste, ale to jest naprawdę ogromnie trudne i być może właśnie teraz wchodzimy w taki moment, gdzie wielu inwestorów pasywnych przekona się bezpośrednio na własnej skórze, że to inwestowanie pasywne może być bardzo, bardzo trudne. Natomiast, dlaczego ja mam problem z tym stwierdzeniem, to dlatego, że na inwestowanie skazani jesteśmy wszyscy, o ile zależy nam, a powinno nam zależeć, na zbudowaniu kapitału, chociażby z myślą o emeryturze, po prostu po to, żebyśmy mieli pewne zabezpieczenie właśnie na te starsze lata, żebyśmy nie byli zdani na łaskę bądź niełaskę państwa czy polityków, czy szerzej, po prostu żebyśmy byli skazani na los nieznany, tylko żebyśmy mogli mieć kontrolę nad tym naszym życiem. Więc musimy mieć Pewien, pewien kapitał, pewne tutaj nadwyżki tego kapitału, no a nie będziemy tych nadwyżek trzymać w skarpecie, no bo jeżeli je będziemy trzymać w skarpecie, no to je stracimy na pewno, bo nam je, mówiąc brzydko, zeżre inflacja. Więc jeżeli nie chcemy być biedakami i żyć z dnia na dzień, no to musimy mądrze inwestować i dla większości inwestorów, dlatego inwestowanie pasywne jest potrzebne tutaj i wskazane, bo ono nie wymaga z naszej strony dużej uwagi. Punkt szósty. Inwestowanie w ETF -y jest słabe, bo oferuje niewielkie stopy zwrotu. Po pierwsze, warto, jak zawsze, mieć w inwestowaniu realistyczne wymagania. Co to znaczy realistyczne? No, jeżeli my, na przykład, powiemy sobie, że chcemy zarabiać 30, 50, 100% każdego roku, to to oznacza, że my chcemy być lepsi niż najlepszy inwestor na świecie, Warren Buffett, który od lat 60., połowy lat 60. do dziś średnio rocznie zarabiał rok do roku około 20%, pobijając mniej więcej dwukrotnie to, co zarabiały akcje amerykańskie. Więc jeśli sądzimy, że będziemy długoterminowo mieć wyższą stopę zwrotu od Warrena Buffetta, to tak jakbyśmy sobie powiedzieli, że na przykład będziemy grać lepiej niż Robert Lewandowski, choć tak naprawdę my zajmujemy się tym w sposób amatorski. A więc po pierwsze... Warto mieć realistyczne wymagania. A po drugie, popatrzmy na inwestowanie jak na maraton. To nie jest tak, że my inwestujemy po to, żeby szybko tu i teraz dorobić się wielkich pieniędzy w jakiś magiczny sposób. Otóż inwestowanie polega na tym, że my w długim okresie inwestujemy swoje nadwyżki, my zarabiamy w innym miejscu, w swoim zawodzie, w swoim fachu i dzięki temu, że możemy. W naszym budżecie domowym wygospodarować nadwyżki kapitału i możemy je inwestować tak, żeby te nadwyżki pracowały na nas latami. To dzięki temu możemy faktycznie nawet dojść do momentu, w którym będziemy wolni finansowo. I to jest to zdrowe podejście do inwestowania. Natomiast jeżeli ktoś sobie powie, tak, mam w sumie niewielki kapitał. Nie chcę mi się specjalnie pracować przez 30-40 lat w zawodzie, który być może nawet sobie nieszczęśliwie wybrałem, a nie chcę mi się też zmieniać swoich kwalifikacji, to może znajdę jakąś cudowną metodę i w 3-4-5 lat zarobię po prostu pieniądze na rynku, pomnożę te swoje, nie wiem, 50 tysięcy złotych zrobię z tego 15 milionów złotych i będę wolny finansowo w 5 lat. Po co się męczyć? No cóż, to nie jest realistyczne założenie i tego zdecydowanie nie polecam. Punkt siódmy. Boję się ETF-ów, co się stanie, jak mój ETF zostanie zamknięty. No cóż, to, że ETF-y powstają i są zamykane, to jest nic nadzwyczajnego. Jest to tylko i wyłącznie fundusz, fundusz inwestycyjny, tylko specyficzny, bo notowany na giełdzie i fundusz, który może na przykład replikować prosty indeks, czyli może być pasywnym portfelem, ale nie musi dla jasności. I to, że one są tworzone i zamykane, to jest niczym dziwnym, tak jak są tworzone i zamykane równe, różne fundusze inwestycyjne. Natomiast, o ile kupimy ETF-a, który jest bardzo popularny, który mówiąc też wprost, tak czysto biznesowo dla twórcy tego ETF-a przynosi korzyści biznesowe, zarabia na ten biznes, no to. Ktoś takiej złotej kury, czy inaczej kury znoszącej złote jajka, nie będzie ubijał, tylko po prostu będzie chciał, żeby ta kura żyła jak najdłużej i zniosła jak najwięcej tych złotych jajek. Ale może się zdarzyć tak, że jeżeli faktycznie zainwestowaliśmy w mało popularnego ETF, a z jakiegoś powodu, to ten ETF zostanie zamknięty. I co się wtedy stanie? Nic wielkiego. Po prostu wcześniej będziemy o tym poinformowani, będziemy mogli się wycofać z tej inwestycji, a jeżeli tego nie zrobimy sami, to po prostu e, będą te pieniądze nam zwrócone, czyli ktoś spienięży te aktywa w tym funduszu i nam na rachunek spłyną pieniądze. E, także to jest bardzo ważne, żeby mieć świadomość, że zamknięcie ETF-a nie oznacza, że my tracimy cały kapitał. Jeżeli ktoś chciałby więcej sobie o tym poczytać, to polecam artykuł, który podlinkuję do tego odcinka podcastu pod tytułem Likwidacja funduszu ETF, na czym polega i co oznacza dla inwestora praktyczny poradnik, i tam y, opisuje w konkretach, jak wygląda zamykanie takiego funduszu i co to oznacza w praktyce. Natomiast nie jest to coś, czego powinniśmy się bać, a z perspektywy inwestora takiego naprawdę pasywnego, który inwestuje w globalny na przykład koszyk akcji, to ETF-y są tak bardzo popularne i mają tak duże aktywa pod sobą, że nikt z dnia na dzień ich nie będzie zamykał, więc to nie musimy się tego scenariusza obawiać. Punkt numer 8. Lecimy dalej. Ktoś napisał: Nie inwestujmy pasywnie, bo to zły moment, jest wysoka inflacja. No cóż, inwestorem pasywnym się jest albo się nie jest, tak? Jeżeli my yy, chcemy stosować timing rynkowy, Dlatego, że uważamy, że są takie warunki, które no nie sprzyjają teraz inwestowaniu na rynku akcji. Dajmy na to. to, to nie jest pasywne inwestowanie, jest to próba timingu. Poza tym, jeśli jesteśmy w fazie akumulacji i jesteśmy tym pasywnym inwestorem, to lepiej się skupić na tym, żebyśmy mogli zarobić więcej w naszej pracy, w naszym fachu i więcej odkładać, niż próbować tutaj przewidywać, co zrobi rynek, bo zwykle i tak nam to nie wyjdzie. I wreszcie. Historycznie rynek akcji zarabia najwięcej pośród wszystkich klas aktywów. To znaczy, jeżeli mówimy tutaj o tym, że my się boimy, boimy wysokiej inflacji i dlatego nie będziemy inwestować, to musimy wiedzieć, że właśnie rynek akcji jest tym miejscem, w którym powinniśmy być, jeżeli chcemy długoterminowo pokonywać inflację, bo to jest klasa aktywów, która najmocniej pobijała inflację i to jest, nie mówię coś, co daje nam wyniki za ostatnie 5-10 lat, ale mówię tutaj o historii za 100, 200, nawet lat i jeszcze więcej. I też dla jasności, to nie jest tak, że jeżeli dziś pojawiała się inflacja, my sobie dziś właśnie kupimy akcje, bo słyszeliśmy, że akcje najmocniej pobijają inflację, i od razu będziemy po dobrej stronie mocy. No nie, musimy się jeszcze uzbroić w dużo cierpliwości naprawdę bardzo dużo cierpliwości, bo być może przyjdzie nam czekać wiele, wiele lat, zanim faktycznie będziemy zadowoleni. Ale taki jest urok inwestowania, a w szczególności inwestowania pasywnego. Natomiast jeżeli chcemy robić timing rynkowy, no to musimy mieć zweryfikowaną strategię aktywną. Natomiast dla jasności, to też nie da nam zawsze gwarancji lepszych wyników niż pasywny portfel. A jeżeli w ogóle zrezygnujemy z inwestowania, czyli nie będziemy ani pasywnie, ani aktywnie inwestować, no to mamy tutaj i tak gwarantowaną stratę, no bo po prostu pieniądz będzie zżerany przez inflację. Numer 9. Nie inwestuję pasywnie, bo lubię to robić aktywnie. Mam czas i wiedzę. I takie stwierdzenie jak najbardziej jest dla mnie ok. O ile robimy to oczywiście świadomie i wiemy jakie ryzyko podejmujemy, a przy tym mamy zdrowe oczekiwania względem rynku. No bo jeżeli robimy to tylko i wyłącznie wierząc, że no, zarobimy więcej niż pasywny inwestor, bo to pasywne inwestowanie to jednak za mało zarabia, więc dlatego chcemy być aktywni, ale tak naprawdę nie przygotowaliśmy się do tego, żeby być aktywnym inwestorem. No to tutaj niestety wtedy no, byłbym bardzo sceptyczny. Ale ktoś napisał, że ma czas i wiedzę, i wtedy jak najbardziej jest to ok. Ale nawet wtedy uwzględniłbym tutaj w tej analizie w cudzysłowie opłacalności. Poza swoim czasem, na przykład takie rzeczy jak kwestie podatków, czy kwestie ponoszonych kosztów transakcyjnych. No i poza tym też no, zastanowiłbym się, czy ten czas, mimo wszystko, jakbym na przykład poświęcił na swoją profesję i zarobił tam więcej, czy na swój biznes, i dzięki temu wypracował większe nadwyżki w, w moim budżecie, to czy mimo wszystko wtedy jednak nie opłacałoby się mniej poświęcać na inwestowanie, a bardziej na zarabianie? i per saldo nasz kapitał będzie szybciej przerastał. Ale oczywiście, jeżeli ktoś robi to świadomie i mimo wszystko sprawia mu to przyjemność, jak ktoś napisał lubi to, no to trzeba to po prostu zaakceptować i to jest jak najbardziej ok. Poza tym ja osobiście nie lubię takiego dogmatycznego podejścia w stylu, że tylko inwestowanie pasywne może mieć sens i tylko powinno się inwestować pasywnie, bo jeżeli będziemy robić cokolwiek aktywnie, to na pewno oberwiemy po łapach i to jest bez sensu. Otóż dla pewnych inwestorów i powiedziałbym raczej garstki, jak najbardziej może to mieć sens. Natomiast, jak zwykle, trzeba robić to wtedy z głową i w sposób świadomy. I dla jasności też jeszcze dodam jedną rzecz: jeżeli ktoś ślepo tak spogląda na to, że tylko i wyłącznie pasywne inwestowanie, ale w gruncie rzeczy nawet w tym pasywnym inwestowaniu nie odrobił zadania domowego, to tam również może być bardzo mocno pod górkę. Numer 10: Nie inwestuję pasywnie, bo wierzę w lepsze wyniki robiąc to aktywnie. No cóż, jeżeli stoi za tym konkretny zestaw kompetencji, nie mam z tym problemu. Zresztą sam pokazywałem strategie, na przykład Global Equity z Momentum, które faktycznie w długim okresie pobijają rynki. I tutaj pominę dyskusję o podatkach, kosztach i tak dalej. Warto, żeby tutaj je brać pod uwagę i ja staram się oczywiście je również brać pod uwagę. I nawet gdybym nie pokonał tych rynków, to i tak lubię w taki sposób inwestować. Natomiast jeśli stoi za tym tylko takie marzenie o szybkim bogactwie, takie myślenie życzeniowe, ale tak naprawdę ktoś nie przygotował się do tego aktywnego inwestowania, ale nie chce inwestować pasywnie, bo to jest z jego punktu widzenia zbyt nudne i mało opłacalne, to niestety no, bardzo bym uważał i tutaj jestem sceptycznie do tego nastawiony. Otóż większość inwestorów, naprawdę większość inwestorów i tak będzie miało wyniki gorsze od pasywnych. Portfeli czy po prostu szerokiego rynku. Punkt 11. Nie inwestuje pasywnie, bo próg wejścia jest wysoki, trudne słownictwo, brak łatwo dostępnej wiedzy, dlatego inwestuje w lokaty i obligacje. No cóż, pewien wysiłek musimy na początku ponieść, nawet jeżeli będzie to inwestowanie pasywne, ale jeśli chcemy to ograniczyć do minimum, to serio o ile w inwestowaniu aktywnym zwykle potrzeba na to o wiele wiele więcej wysiłku przygotowań chociaż jeżeli ktoś nawet będzie aktywnie inwestował w, z wykorzystaniem strategii takiej skwantyfikowanej jak chociażby właśnie ten global equity z momentum to tam również wiele czasu nie trzeba żeby się przygotować no ale załóżmy że inwestowanie aktywne wymaga większej pracy większego zrozumienia też o tyle pasywne inwestowanie można tutaj ogarnąć w dosłownie kilkanaście godzin dla przykładu Atlas pasywnego inwestora to jest właśnie takie miejsce, gdzie ktoś może dosłownie w kilkanaście godzin odrobić to swoje zadanie domowe rzetelnie, od strony praktycznej być przygotowanym do tego, żeby taki portfel przygotować i go wdrożyć, inwestować i można powiedzieć, zapomnieć o tym inwestowaniu i skupić się po prostu na życiu. Oczywiście jest też masa materiałów darmowych jak chociażby blogi, w tym nawet chociażby mój blog, masa różnych kanałów youtube'owych, podcastów w Polsce za granicą wiedzy tej, tej darmowej jest ogrom. Tylko tutaj jeżeli będziemy szukać darmowej wiedzy, no to musimy wiedzieć, że zwykle jest ona bardziej rozproszona i przetworzenie tej wiedzy zajmie nam zwyczajnie więcej czasu. Natomiast Inwestowanie w lokaty i obligacje jest dość problematyczne, a w szczególności przy obecnej wysokiej inflacji i rosnących stopach procentowych. Nawet obligacje EDO, te antyinflacyjne, wcale niekoniecznie dają nam gwarancję pokonania tej inflacji. One są dobrym instrumentem i na pewno lepszym niż lokaty, natomiast też nie dają nam gwarancji. A to, co jest istotne w inwestowaniu pasywnym, to to, żeby nasz kapitał mógł pracować jak najlepiej, jak najwydajniej, pokonując inflację, tak, żeby ten kapitał mógł, mówiąc wprost, na nas pracować. No i tego niestety nie osiągniemy, nie znajdziemy tego ani na lokacie w banku, ani na obligacjach. Punkt dwunasty. Nie inwestuje pasywnie, bo inwestuje kapitał w siebie. Warren Buffett tak też zaleca. Jak najbardziej. Inwestycja w siebie to jest najlepsza chyba z możliwych inwestycji. Na przykład, swoje kompetencje, w swój biznes, nie mam z tym problemu. Ale jeżeli inwestujemy w siebie, no to zwykle po to, żeby ta inwestycja przyniosła konkretne zyski. A wtedy, pojawia, jak się pojawiają te zyski, to dobrze, żebyśmy te nadwyżki mogli gdzieś rzetelnie ulokować. No bo jeżeli nasz biznes będzie super zarabiał, i o ile nie będziemy chcieć wszystkiego reinwestować w ten biznes, jeżeli będziemy chcieć dywersyfikować niejako to ryzyko, właśnie gdyby przypadkiem temu biznesowi coś się wydarzyło w przyszłości, to my musimy gdzieś w mądry sposób blokować nasze nadwyżki. No i wtedy no, najlepszym miejscem jest właśnie rynek, żebyśmy tam zaprzęgnęli te nasze nadwyżki do pracy, żeby te nadwyżki, żeby ten kapitał mógł tam na nas pracować. No i wtedy tak czy owak, też musimy się uśmiechnąć do inwestowania, o ile nam na tym zależy, żeby ten kapitał po prostu no, nie leżał odłogiem, gdzieś tam na smutnej lokacie, czy wręcz pod materacem. Więc tak czy siak na to inwestowanie jesteśmy zwykle skazani. No, i wtedy znów pasywne inwestowanie ma sens, bo my mogliśmy zainwestować w siebie, na przykład w swoje kompetencje, na przykład załóżmy, ktoś jest programistą i chce się w tym. Właśnie konkretnym fachu, jak najlepiej tutaj specjalizować, super, ale te nadwyżki dobrze, żeby mogły efektywnie pracować, i wtedy to inwestowanie, chociażby pasywne w tym przypadku, jak najbardziej jest po drodze. Punkt trzynasty. Nie inwestuję pasywnie, bo boję się strat w portfelu trwających kilkanaście lat. No tutaj jest pytanie takie: a jaką mamy alternatywę? Jeżeli nie będziemy w ogóle inwestować, no to mamy pewną stratę. Jeżeli będziemy inwestować w sposób aktywny, no cóż. Tutaj wcale też nie mamy gwarancji na to, że nie będziemy mieć w portfelu strat trwających kilkanaście lat. I to jest coś, z czego naprawdę warto sobie zdać sprawę. Ale warto sobie też zdać sprawę z tego, że inwestowanie pasywne faktycznie może powodować, że nasz portfel przez kilka lat, a nawet kilkanaście lat będzie gdzieś tam oscylował wokół zera, a momentami w ogóle tracił po kilkadziesiąt procent. I my musimy mieć świadomość tego. Więc inwestowanie to jest maraton, to jest też konkretny proces. I o ile jesteśmy w fazie akumulacji, to przedłużające się takie obsunięcia, takie powiedziałbym wręcz męczące bessy, są mniej dotkliwe, bo my zwykle dopłacamy wtedy ten kapitał i... To nawet jest o tyle fajne, można powiedzieć, w cudzysłowie, albo tak sobie to racjonalizować, że my zbieramy ten kapitał, i w pewnym momencie ten rynek jednak ma tendencję do wystrzelenia w górę, no bo taka jest natura rynków, zwłaszcza globalnych rynków akcji. Więc można powiedzieć, że w tej fazie akumulacji nie jest to specjalny problem, ale w fazie konsumpcji, gdzie my wypłacamy ten kapitał z portfela, a tu do tego jeszcze nam się przytrafiła stracona dekada albo dwie stracone dekady, no to faktycznie musimy tutaj mieć dobrze przemyślaną strategię wypłacania kapitału, czyli konsumowania tego kapitału. I tu znów, zamiast opierać się na jakichś opiniach czy naszych domysłach, to lepiej po prostu przedmuchać to na konkretnych danych. Ja podlinkuję też materiał do tego podcastu, gdzie robiłem takie analizy, jak akumulować, a później jak konsumować kapitał i co mówi tutaj historia dla okresu niemalże ostatniego, całego wieku. Jedziemy dalej. Tutaj jeszcze wrzuciłem sobie taki dla tych, którzy widzą, wykres spółki Berkshire Hathaway, czyli spółki najlepszego inwestora na świecie, gdzie przez 1893 dni, czyli 5 lat, ta spółka była, jak to się mówi kolokwialnie, pod wodą, a więc mamy najlepszego inwestora, i on nawet przez kilka lat musiał przełknąć to, że jego biznes jest poniżej ostatniego szczytu. A mówimy o najlepszym inwestorze na świecie, więc to jest wpisane po prostu w naturę rynków i w ogóle w inwestowanie. Punkt czternasty. Nie inwestuję pasywnie, bo nie mam przekonania, że da się obrać strategię na kilkadziesiąt lat. To, że strategia się zmienia w czasie, co już też mówiłem w tym odcinku podcastu, nie musi być niczym złym, bo na przykład zmienia się nasza sytuacja życiowa, bo na przykład przechodzimy na emeryturę, albo na przykład mamy większy kapitał i możemy zaangażować ten kapitał też w jakąś inną strategię. Na przykład to, co mi gdzieś tam chodzi po głowie, to manage futures, czyli taki trend following właśnie na kontraktach terminowych. Tylko tutaj no, trzeba wyasygnować odpowiednio duży kapitał około co najmniej miliona dolarów. I jeżeli robimy te zmiany w tym portfelu, w tej strategii, czy dodajemy nową strategię właśnie z powodów takich obiektywnych, to jest to ok. Gorzej, jeżeli my byśmy sobie zmieniali strategię, dlatego że akurat coś jest nie tak na rynku, i my po prostu rzucamy ręcznikiem, bo już mamy dość piątego roku z rzędu, gdzie my jesteśmy pod wodą. I tylko dlatego, że jesteśmy zaskoczeni, bo przecież przez ostatnie 10 lat rynki cały czas rosły. A co tu jest do cholery, że. Teraz 5 lat jestem na rynku, dopłacam, a cały czas jestem pod wodą. No cóż, jeżeli coś takiego tutaj robimy, no to niestety to też niedobrze wróży nam na przyszłość, jeżeli chodzi o inwestowanie w jakąkolwiek inną strategię, bo my w każdym przypadku musimy odrobić zadanie domowe i musimy z dyscypliną podążać za strategią, co niestety wymaga, wymagać będzie i wymaga ogromnej cierpliwości. No tutaj niestety nie ma złotej y, jakiejś porady, że no to sobie może zastosuj taką strategię, gdzie będziesz każdego dnia zarabiał 1-4%, bo takie reklamy już widziałem w internecie. No to jest po prostu ściema. Czegoś takiego po prostu zwyczajnie mówiąc wprost nie ma. Więc po prostu innych alternatyw nie ma. Musimy po prostu popracować nad taką strategią, z którą nam będzie najłatwiej przejść przez życie suchą nogą. Punkt 15. Nie inwestuję pasywnie, bo mam 50 lat. A ja chcę za 10 lat korzystać z kapitału. No i tu jest pytanie, to jaką mamy alternatywę? Mamy trzymać do emerytury przez 10-15 kolejnych lat czy 20 może oszczędności w skarpecie? Mamy gwarantowaną stratę. Poza tym Czyli musimy zainwestować tu i teraz, pomimo że mamy 50 lat. Natomiast nawet jeżeli przejdziemy na emeryturę, to to nie oznacza, że my wypłacamy cały kapitał w ciągu jednego dnia i wydajemy go w ciągu jednego dnia. Otóż my na tej emeryturze daj Boże, żebyśmy żyli jak najdłużej, i ten kapitał powinien cały czas pracować na tym rynku. I jeżeli my mamy 50 lat, to być może mamy nawet jeszcze kolejne 50 lat inwestowania przed sobą tak naprawdę. Tyle, że większość czasu już w fazie konsumowania, tego, konsumowania tegoż kapitału, w tej fazie konsumpcji, jak to się ładnie nazywa. A dlaczego? Przygotowałem taki konkretny przypadek, konkretną analizę. Tutaj dla tych, którzy widzą, to mają wykres przed oczyma, dla tych, którzy tylko słuchają podcastu, postaram się to opowiedzieć. Otóż mamy portfel 80-20, czyli 80% akcji globalnych, 20% obligacji. I założymy sobie taką hipotetyczną sytuację, mamy rok 2000 i mamy milion złotych, czy też milion dolarów i przechodzimy na emeryturę. I tak, na dzień dobry w ogóle 2000 rok, no to mamy bańkę dotkomową, rynki spadają. Później rok 2007, 2008, 2009, kolejna wielka bessa na rynku, więc w ogóle pierwsza dekada masakryczna. Tymczasem my przechodzimy na emeryturę z milionem dolarów i mówimy sobie coś takiego, że chcemy wypłacać sobie 3% z tego portfela każdego roku plus inflacja w każdym kolejnym roku, czyli dla przykładu, jeżeli mamy milion dolarów, to w pierwszym roku wypłacamy sobie 30 tysięcy dolarów emerytury, a w każdym kolejnym roku indeksujemy to inflację, czyli na przykład w roku 2021 nasza emerytura urosłaby do 50 tysięcy dolarów w skali roku. I co się okazuje, pomimo że my z tego portfela wypłacamy co rok sobie emeryturę, już nie dopłacamy do tego portfela, to na końcu ten kapitał ma wartość 1,8 miliona dolarów, niemalże 2 miliony dolarów. Oczywiście w ujęciu nominalnym, jeżeli uwzględnimy tutaj inflację, to mamy 1,1 miliona dolarów po ponad 20 latach czyli przez ponad 20 lat wypłacamy sobie rok do roku emeryturę. Nie dopłacamy kapitału do tego portfela. Wypłacamy go tylko regularnie, a mimo tego, po ponad 20 latach, my realnie, po uwzględnieniu inflacji, mamy więcej w tym portfelu niż mieliśmy ponad dwie, dwie dekady wcześniej. Oczywiście to jest jeden konkretny przypadek. Więcej takich przypadków analizuję w linku, który będzie zamieszczony do tego odcinka, ale chcę pokazać tylko, dlaczego my jesteśmy skazani na inwestowanie również podczas emerytury. Gdybyśmy nie inwestowali tego kapitału w roku 2000, przechodząc na emeryturę, to po ponad 20 latach nie moglibyśmy mieć w tym portfelu więcej kapitału niż w momencie przechodzenia na emeryturę, bo przecież byśmy wypłacali ten kapitał, a jeszcze w międzyczasie zjadałaby go inflacja. No, dlatego musimy inwestować. Punkt 16. Nie inwestuję pasywnie, bo bankructwo Stanów Zjednoczonych jest realną opcją. Wówczas S&P 500 może wyglądać gorzej niż japoński rynek akcji indeks Nikkei. Otóż inwestowanie pasywne to inwestowanie w indeksy ważone kapitalizacją, a te indeksy, jak już mówiłem też na wstępie, mają taką cechę samooczyszczającą się. Co to oznacza? Jeżeli na przykład Japonia w roku 1989, tam pękła bańka, była wtedy największym krajem, jeżeli chodzi o rynek akcji na świecie. To ona po prostu spadła z tego podium i między innymi wyparły je Stany właśnie Zjednoczone. I dzisiaj to Stany Zjednoczone są największym rynkiem akcji, a nie Japonia. Ale jeżeli byśmy sobie zainwestowali w roku 1989 w globalny rynek akcji, gdzie właśnie zamiast Stanów Zjednoczonych na pierwszym miejscu były, była Japonia, to czy my byśmy stracili pieniądze? Eee, no, no, właśnie, popatrzmy sobie na to. Otóż w 1989 Japonia wchodzi w ogromną bessę, ale gdybyśmy inwestowali przez 11 lat na rynku globalnym do kolejnej wielkiej bessy, już takiej globalnej, to my byśmy średniorocznie zarabiali wtedy ponad 13%, w ujęciu nominalnym. Realnie niemalże 10% rok do roku i to w momencie, w którym właśnie Japonia, ten największy kraj akcji na świecie wówczas w 1989 spadł z podium i na jego miejsce weszły Stany Zjednoczone. A więc o ile Stany Zjednoczone Powiedzmy w cudzysłowie, zbankrutują, cokolwiek by to miało znaczyć, ale nie pociągną za sobą całego świata, to nie jest to problem, bo po prostu w globalnym koszyku akcji ich miejsce zastąpi inny gracz. A jeżeli Stany Zjednoczone swoim bankructwem pociągną cały świat, no to to też nie jest problem, bo i tak będziemy mieć większe problemy na swoim karku. Okej, okay, jedziemy z koksem dalej. Punkt 17. Nie inwestuję pasywnie, bo jestem młody. Wolę wydać pieniądze na siebie, głupoty czy większe ryzyko typu krypto. Mój komentarz, no cóż, każdy oczywiście robi, co uważa za słuszne. I dla jasności, sam, jak byłem młody, robiłem podobnie i wcale nie byłem taki odpowiedzialny finansowo. I gdybym być może wówczas miał wiedzę o inwestowaniu i o tym, jak działa procent składany, to pewnie dziś byłbym o wiele bogatszy i byłbym w innym miejscu finansowo niż nawet jestem teraz. Ale no cóż, tak nie zrobiłem, nie miałem takiej wiedzy. Dla jasności, wcale to nie oznacza, że będąc młodym, Człowiekiem należy no, wyrzekać się przyjemności życia doczesnego i wszystko odkładać, bo nawet odkładając, odkładając niewielkie kwoty, to jest właśnie zaleta młodego wieku, że mamy przed sobą długi horyzont inwestycyjny i ten procent składany może działać cuda. I dlatego też, nawet odkładanie niewielkich kwot, ale regularnie, nawet te kilkaset złotych miesięcznie. Może być czymś, za co sobie mocno podziękujemy, mając już tam nieco więcej lat 40 parę, 50 parę bo te pieniądze, które wówczas nie były niczym wielkim to przez 20-30 lat naprawdę mogą urosnąć do całkiem przyzwoitych kwot. Poza tym, druga część tego komentarza, że wolę większe ryzyko typu krypto z tym bym nawet nie miał problemu, o ile ktoś nie ładuje wszystkiego w krypto bo jeżeli ktoś chce większe ryzyko, to bardziej rozsądnym w moim przekonaniu jest inwestowanie większości kapitału na rynku akcji, a wręcz nawet rezygnacja z obligacji być może. Natomiast jeżeli już ktoś chce krypto, to w moim przekonaniu to mogłoby być jakimś tam niewielkim procentem w całym portfelu, taką powiedzmy formą lukru, którym byśmy sobie polali ten portfel, ale nie większość. I wydaje mi się, że w tych besach, które pojawiają się na rynku krypto, Dziś niektórzy też dochodzą do podobnych wniosków. Niewielkie kwoty, które inwestujemy, naprawdę mogą zdziałać cuda, i przygotowałem tutaj taką analizę. Gdzie co prawda to było w odniesieniu do tego, jak można inwestować 500, plus, które mają rodzice na swoje dziecko, ale wyobraźmy sobie, że ktoś po prostu jest młodym człowiekiem i odkłada sobie 500 zł miesięcznie, a każdego kolejnego roku indeksuje to o 5%, czyli powiększa tę kwotę o 5%, tak żeby powiedzmy to nadążało mniej więcej za inflacją. I jeżeli ktoś miał kapitał startowy 5000 zł, a później dopłaca. 500 zł co miesiąc, to po 18 latach inwestując tylko i wyłącznie w globalne akcje w 100%, po 18 latach na liczniku, przynajmniej w latach 2004-2021, było pół miliona złotych, co po uwzględnieniu inflacji było wciąż całkiem przyjemną kwotą, bo ponad 300 tysięcy złotych. Pomimo, że my w tym czasie wpłaciliśmy około 180 tysięcy złotych, tak, to mimo wszystko mogliśmy się cieszyć całkiem przyzwoitym kapitałem. Więc czy mieć pół miliona złotych w kieszeni, czy nie, każdy musi sobie sam odpowiedzieć pewnie zawsze lepiej mieć niż nie mieć. Natomiast chciałem tylko pokazać, że naprawdę inwestowanie niewielkich kwot może zrobić robotę. Punkt 18. Nie inwestuję pasywnie, bo nie mam kapitału, który mogę zamrozić na długi okres. Poza tym kapitał jest zbyt mały, żeby oczekiwana stopa zwrotu była zadowalająca. Otóż inwestowanie, jak już wspominałem wielokrotnie, to proces wieloletni, to jest maraton. I zwykle ten proces dzielimy na dwa etapy, akumulację i konsumpcję. I faktycznie, jeżeli sobie zainwestujemy 500 złotych tu i teraz i będziemy przez 20 lat czekać, co z tego urośnie, no to nie oczekujmy, że zrobią się z tego miliony. Ale jeżeli byśmy przez 20 lat co miesiąc odkładali 500 złotych, czyli niewielki w sumie kapitał, myślę, dla przeciętnego Polaka na tu i teraz, to po tych 20 latach możemy liczyć na to, że nasz portfel będzie wart co najmniej kilkaset tysięcy złotych, i to nawet uwzględniając inflację. Natomiast to, co jest kluczowe, to to, że inwestujemy tylko i wyłącznie nadwyżki. Yy, I yy, musimy się tutaj godzić na to, że będą one zamrożone na kilka lat. Mówi się, że minimum 5 lat, ale tak naprawdę powinno to być więcej 10, 15, nawet 20 bo taka jest natura rynków, że tutaj Krótkoterminowo musimy być gotowi na to, że ten kapitał po prostu nie tyle, że nie zarobi, co po prostu nawet będzie poniżej tego, co włożyliśmy do tego portfela. Więc jeżeli my nie mamy pieniędzy, no to tutaj musimy przede wszystkim na dzień dobry ogarnąć finanse osobiste, budżet domowy, zrobić tak, żeby w tym budżecie domowym było lepiej. Faktycznie wtedy nie ma sensu myśleć o inwestowaniu. Ale warto tak poprowadzić ten budżet domowy, i to nie jest odcinek o tym, jak robić budżet domowy, żeby tam się w końcu pojawiły nadwyżki finansowe, a te z kolei wtedy faktycznie będzie można zainwestować. Punkt numer 19. Nie inwestuję pasywnie, bo boję się kwestii podatkowych, inwestycja zagraniczna oraz spadkowych. Otóż. Po pierwsze, bez względu czy inwestujemy aktywnie czy pasywnie, jeżeli sobie skorzystamy z takich opakowań jak IKE, czyli indywidualne konto emerytalne, czy IGZE, indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego, to tam kwestia podatków jest prosta. Po prostu podatków nie ma. Co prawda, tam na IGZE na końcu jest podatek yy, zryczałtowany 10%, ale nie musimy rok do roku na picie rozliczać żadnych podatków. Więc pierwszy punkt mamy załatwiony. Drugi punkt. Jeżeli chodzi o inwestowanie pasywne, to tutaj też może być prosto. Otóż to inwestowanie pasywne możemy ograniczyć na przykład do kupna dosłownie jednego Dosłownie jednego ETF-a. Na przykład etf o którym już wspominałem, multi-asset Vanguard Life Strategy. Mamy tam akcje i obligacje w ramach jednego ETF-a. I o ile on nie będzie nam wypłacał dywidendy, a jest forma takiego ETF-a tak zwana akumulująca te dywidendy, czyli nie wypłacająca te dywidendy, tylko reinwestująca je w obrębie tego ETF-a, to my wtedy, nawet jeżeli kupimy sobie takiego ETF-a na koncie opodatkowanym, na koncie zwykłym. To dopóty, dopóki go nie sprzedamy, tego ETF-a i nie zrealizujemy zysku, to nie będziemy mieć żadnych kwestii podatkowych do rozliczania. A więc nawet przez dekady inwestując na koncie opodatkowanym w takiego ETF-a, nie będzie kwestii podatkowych. A co do kwestii spadkowych, no to tutaj jest to podobnie jak ze sprawami innych aktywów, na przykład konta w banku. Tutaj wchodzi do użycia, do użytku, po prostu prawo spadkowe. Numer 20. Nie inwestuję pasywnie. Spoglądam, czy się nagrywa tutaj, ale nagrywa się. Nie inwestuję pasywnie, bo nie lubię pozostawiać portfela samemu sobie. Wolę aktywne podejście typu gem. O inwestowaniu aktywnym już trochę było w tym odcinku, natomiast ja mogę odpowiedzieć w kontekście tego komentarza, że mam podobnie. Lubię również reagować na to, co się dzieje na rynku, i dlatego dla mnie na przykład strategia typu GEM, Global Equities Momentum, ma sens i jest mi z nią dobrze, co dla jasności nie musi oznaczać, że każdy tak musi mieć jak ja. Ale jak zwykle, należy robić to w sposób świadomy być gotowym tego, co robimy, jeżeli chodzi o to inwestowanie aktywne. I tu też uwaga, można jedno z drugim ożenić, co też pokazywałem w formie tak zwanej multistrategii. Podlinkuję materiał do tego odcinka podcastu, gdzie z jednej strony na przykład mamy portfel pasywny, z drugiej strony właśnie portfel typu gem i połączenie tego i drugiego, jednego i drugiego podejścia ma sens, ponieważ one zwykle są ujemnie skorelowane. Przykład: mamy część pasywną. Są spadki na rynku akcji, dokupujemy nowych akcji, bo robimy rebalancing, żeby wyrównać wagi w tym portfelu pasywnym, ale w tym samym czasie portfel gem wyszedł z rynku akcji i dzięki temu to się pięknie później nakłada razem ze sobą na tzw. linii kapitału, jest ona bardziej wygładzona, a jedna i druga strategia w długim okresie zarabia. Dlatego jest sens, żeby stosować i jedno, i drugie w tym samym momencie. Numer 21. Nie inwestuję pasywnie, bo jak coś jest zbyt proste, to jest podejrzane. No i to jest dobra uwaga. Ja sam często mówię, że jak coś jest zbyt proste, to uważać, czy nie jest to podejrzane. Ale tutaj, jeżeli chodzi o inwestowanie pasywne, to pamiętajmy, to, że to jest proste, to nie znaczy, że to jest łatwe. I inwestowanie pasywne, jak każde zresztą inne inwestowanie nie jest łatwe. I można powiedzieć, że jeżeli chodzi o inwestowanie pasywne, to jest ten nieliczny przypadek, że coś naprawdę jest proste i to ma być wręcz proste, ale to wbrew pozorom wcale nie musi być taką zaletą dla wszystkich, bo natura ludzka jest taka, że lubimy rzeczy skomplikowane. Zresztą branża finansowa też nam ciągle podsuwa takie bardziej skomplikowane produkty, bo my mamy takie poczucie, że jak coś jest bardziej skomplikowane, to pewnie to lepiej działa. No więc. Jeżeli ktoś nie jest przekonany do inwestowania pasywnego i wydaje mu się to podejrzane, to ja polecam tutaj skonfrontować to z rzeczywistością. Popatrzeć na dane, zobaczyć jak działają portfele pasywne, chociażby nawet w moim oprogramowaniu. Albo popatrzeć też na raporty z Piwa, które pokazują, że większość inwestorów instytucjonalnych, profesjonalnych przegrywa z prostymi pasywnymi portfelami. Numer 22. Nie inwestuje pasywnie, bo mówi się, że. Kubi, trzymaj, źle się kończy. Inwestowanie pasywne mówi owszem, Kubi, trzymaj, ale trzymaj globalny koszyk akcji. I to jest zupełnie co innego niż Kubi, trzymaj na przykład Bitcoina, czy Kubi, trzymaj CD-projekt w portfelu. Tam są ryzyka specyficzne, a Kubi, trzymaj globalny koszyk akcji. Mamy ryzyko systemowe na poziomie globalnym. To są dwa zupełnie różne ryzyka. I dlatego też warto weryfikować opinię z faktami i zobaczyć, czy Kubi Trzyma w odniesieniu do globalnego koszyka akcji ma sens czy nie ma sensu. I jak zwykle po prostu musimy inwestować w sposób świadomy. Dlatego też to jest duże generalizowanie, że Kubi trzyma i źle się kończy, bo to tak naprawdę zależy w odniesieniu do czego są kierowane te słowa. I na poparcie moich słów pokazuję raz jeszcze dla tych, którzy widzą wykres globalnego rynku akcji w długim okresie od roku 1926 do maja 2022 i widzimy, że realnie powyżej inflacji taki koszyk akcji zarabiał 6,1% rok do roku. Znaczy Rok do roku, w sensie takim dla długiego okresu. Oczywiście bywały lata, gdzie nawet wiele lat z rzędu, gdzie bylibyśmy na minusie i w najgorszym momencie musielibyśmy być na minusie nawet ponad 60%. Ale jeżeli ktoś kupił i trzymał, no to myślę, że jest naprawdę zadowolony. Lecimy jak burza. Punkt numer 23, już jesteśmy na ostatniej prostej. Ktoś napisał tak, nie inwestuje pasywnie, bo dolar jest drogi. Otóż, jak wielokrotnie też mówiłem, Inwestowanie to maraton. Dlatego też, jeżeli my jesteśmy w fazie akumulacji, albo również w fazie wypłacania tego kapitału już z portfela, to kurs będzie się uśredniał na przestrzeni lat. Poza tym nigdy nie mamy pewności, czy po prostu ten dolar nie będzie jeszcze droższy w przyszłości. I mówimy tutaj o dolarze faktycznie dlatego, że jeżeli ktoś inwestuje globalnie, no to faktycznie tam ponad połowa tego portfela będzie w dolarze, ale również w innych walutach. I przy okazji, to, że mamy właśnie te inne waluty, również dolara, a jesteśmy inwestorem z Polski i inwestujemy na globalnym rynku akcji, to jest to zbawienne dla inwestora z Polski, bo zwykle właśnie wtedy, kiedy dzieje się źle na rynku akcji, to z perspektywy inwestora z Polski mamy dodatkową ochronę, bo wtedy polski złoty się osłabia, no ale my sprzedając tego dolara czy inne waluty obce, jak euro, chociażby, możemy dzięki temu osłabieniu polskiego złotego w tych trudnych momentach no, zyskiwać dodatkowo. Więc to jest ważne, żeby tutaj nie przejmować się tym dolarem drogim tu i teraz, bo inwestujemy na przykład przez kolejnych naście czy wręcz 10 lat i ten kurs po prostu się uśredni. Oczywiście wyjątkiem może być sytuacja, gdzie jednorazowo chcemy zainwestować jakiś większy kapitał, bo na przykład otrzymaliśmy go w spadku, a tu dolar jest taki drogi. No cóż, wtedy możemy robić coś takiego, że po prostu rozbijemy sobie to na transze i będziemy próbować jakoś uśrednić ten kurs, żebyśmy nie mieli takiego poczucia, że kupiliśmy tego dolara najdrożej jak się da, a później ten dolar potaniał. No, i też taki protip, ale to tylko zamarkuję, nie będę w to wchodził. Na przykład ja na koncie w Interactive Brokers mam tak zwane konto typu Margin. To mogę po prostu też stosować tak zwany kredyt brokerski, czyli właśnie margin i na przykład kupić coś za dolary brokera przy wciąż nadal niewielkim oprocentowaniu. Oczywiście to oprocentowanie zmniejsza się, zmniejsza, zmienia się w czasie. Natomiast jeżeli liczę na to, że faktycznie ten polski złoty się umocni, co jest samo w sobie spekulacją dla jasności, no to mogę w ten sposób tutaj próbować uciekać od tego, żeby nie kupować tego drogiego dolara. Ale to tylko tak na marginesie i dla jasności nikogo do tego nie zachęcam, zwłaszcza jeżeli nie wie ktoś, co robi. To jedziemy dalej i mamy punkt 24, przedostatni. Nie ma sensu inwestować nadwyżek i odkładać życia na później. Co mi z pieniędzy, jak będę stary? No, i to jest komentarz bardzo zasadny, który też widziałem w różnych formach się przewijał tu i ówdzie, i chciałbym się z nim rozmówić. Otóż oszczędzanie i inwestowanie nie powinno oznaczać życia w biedzie. To znaczy, to nie jest tak, że my będziemy wszystko oszczędzać i będziemy tylko yy, żyć o suchym chlebie i wodzie. Natomiast jeżeli będziemy mądrze zarządzać tym budżetem domowym, to zawsze powinniśmy być w stanie wypracować tam jakieś nadwyżki. Ja mówię zawsze, ponieważ naprawdę możliwości zarobkowania jest wiele to jest kwestia naszej woli bądź jej braku. Natomiast jeżeli nie będziemy oszczędzać, to no, musimy się liczyć z tym, że nie będziemy mieć tego przysłowiowego spokoju na gruncie finansowym w przyszłości że będziemy żyć od pierwszego do pierwszego. Dla przykładu, zresztą, kiedyś nie było 500 Plus programu. I ludzie żyli. A dziś, jak ten program 500 plus jest, to okazuje się nagle, że wielu nie może przeżyć bez programu 500 plus. Tymczasem, gdybyśmy te 500 plus odkładali regularnie przez kilkanaście lat, tak jak już wcześniej mówiłem i pokazywałem na konkretnych danych, moglibyśmy uzbierać całkiem sensowny kapitał. I wcale to nie musi oznaczać, że nagle musimy żyć jak biedaki. Natomiast jeszcze raz chcę to podkreślić. Brak oszczędności jest praktycznie gwarancją tego, że będziemy żyć kiedyś w biedzie, najdalej na naszej emeryturze, bo stopa zastąpienia na przykład w ZUS-ie będzie na poziomie 20-30%. Co to oznacza? To oznacza, że jeżeli zarabiamy przed przejściem na emeryturę, dajmy na to 10 tysięcy złotych, to na emeryturze będziemy mieć zUS-u około 2-3 tysiące złotych, o wiele mniej, no i wtedy będziemy musieli też za to przeżyć. I jeżeli nie mamy swoich pieniędzy, no, to przyjdzie nam żyć w biedzie. I oczywiście ktoś może powiedzieć, a, no to co, już będę stary, to mam to gdzieś. Ale sęk w tym, że my, jeżeli będziemy mądrze zarządzać swoim kapitałem, to my, będąc nawet młodą osobą, wcale nie musimy się wyrzekać tych przyjemności życia doczesnego, A być może poprzez mądre zarządzanie kapitałem, zwłaszcza dla osób, które zarabiają więcej, na przykład działają w branży IT. To takie osoby mogą po 15-20 latach przejść po prostu na wcześniejszą emeryturę. I będąc nadal młodymi osobami, mając 40- kilka lat, 50- kilka lat, mogą już być zupełnie niezależne finansowo. Swoją drogą kiedyś pokazywałem na Dzień Dziecka taki przykład, jak można pieniądze dziecka z 500 plus zainwestować przez 18 lat na rynku, a później. Spisać umowę taką, żeby dziecko nie mogło do nich sięgnąć wcześniej niż w 65 roku życia. Czyli te pieniądze mogłyby pracować przez kolejne 47 lat, a łącznie przez 65 lat na rynku. Pieniądze, które w większości są od państwa wypłacone w, formacie, w formie e, świadczenia 500 plus. I okazuje się, że takie dziecko, później już nie takie dziecko, bo mając 65 lat, mogłoby ani złotówki nie zainwestować swoich pieniędzy na rynku i mogłoby żyć. Jak chciało i nie wyrzekać się żadnych przyjemności życia doczesnego, będąc młodymi ludźmi, to w wieku 65 lat takie osoby mogłyby mieć na rachunku po nawet kilka milionów złotych, i to już mówię po skorygowaniu tego o inflację. Dlatego też naprawdę warto spoglądać na inwestowanie przez długi pryzmat i nie traktować tego jako coś, co musi spowodować, że będziemy biedakami, bo chcemy coś oszczędzać. Poza tym, jak mówiłem, można wcześniej po prostu przejść na emeryturę, jeżeli będziemy odkładać dużo, szczególnie te osoby, które zarabiają więcej, to mogą naprawdę po kilkunastu latach dosłownie być wolne finansowo. I taki obszerny materiał w tym temacie ja podlinkuję do tego podcastu. Tadam, ostatni punkt. Nie inwestuję, bo comiesięczne zakupy na IKX -e są zbyt drogie i chodzi tutaj o prowizję. Otóż, przy mniejszych dopłatach do rachunku nie ma potrzeby, żebyśmy co miesiąc coś dopłacali do tego rachunku. Możemy robić tak, że będziemy sobie kumulować te kwoty i będziemy wpłacać na IKE czy tam IGZE te nasze rachunki emerytalne raz na pół roku, a nawet raz do roku, i wtedy będziemy dopiero robić zakupy. I to jest wszystko, jak najbardziej ok, i w długim horyzoncie czasu, w perspektywie dekad, taka forma inwestowania. Naprawdę nie będzie miała wielkiego wpływu na wynik naszej inwestycji, negatywnego wpływu. Więc tym się nie należy martwić. A poza tym jest jeszcze jeden plus: zamiast co miesiąc logować się na rachunek, wystarczy się zalogować nawet raz do roku, zrobić co mamy zrobić, wpłacić pieniądze. Być może, jeżeli robimy jakiś portfel pasywny, który wymaga rebalansowania, zrobić ten rebalancing. I to tyle. I naprawdę nie jest to takie problematyczne. Najważniejsze tak naprawdę są koszty za zarządzanie, które są pobierane na przykład z naszych funduszy. I to jest koszt, który ma ogromny wpływ w długim terminie, jeżeli chodzi o naszą inwestycję. A te prowizje, czy zapłacimy 0,1%, czy 0,5%, czy nawet procent, jeżeli chodzi o portfel pasywny, one nie mają wpływu na długi termin, jeżeli chodzi o naszą inwestycję. I to tyle, proszę Państwa. Dziękuję serdecznie za to, że wytrwaliście ze mną do końca. Dajcie proszę znać, co myślicie Wy o inwestowaniu pasywnym, czy w ogóle szerzej o inwestowaniu i będę bardzo wdzięczny za Waszą opinię nie tylko o tym o odcinku, ale w ogóle o jakiejkolwiek tematyce inwestycyjnej, która Was trapi albo którą byście chcieli, żebym poruszył w ramach swojego podcastu. Jeżeli chodzi o ten odcinek podcastu, to zapraszam na stronę systemtrader.pl ukośnik 088 po więcej materiałów e, związanych z tym odcinkiem. Będzie tam transkrypcja. Ona pojawi się prawdopodobnie kilka dni później, niż e, wyjdzie podcast, dlatego że musi się spisać, mówiąc w cudzysłowie. Na szczęście nie ja będę to spisywał, ale i tak nawet jeżeli otrzymuję taką transkrypcję, to później opublikowanie jej też wymaga e, czasu z mojej strony, żeby to e, mimo wszystko ładnie sformatować i umieścić na stronie. Stronie, więc po prostu co najmniej kilka dni trzeba będzie poczekać na tę transkrypcję. Natomiast będą też materiały uzupełniające, o których tutaj mówiłem wielokrotnie w tym odcinku, które myślę, że mogą poszerzyć ten odcinek. No i cóż, nadchodzą wakacje. Przez wakacje będę nieco mniej aktywny, zwłaszcza jeżeli chodzi o podcasty. Więc więcej podcastów, myślę, będę nagrywał dopiero po wakacjach, czyli od września, ale naprawdę sumiennie tutaj obiecuję, że będę chciał zdecydowanie więcej nagrywać tych podcastów, więc już z góry teraz zapraszam, bo mam bardzo wiele tematów, które chcę wam tutaj przekazać. Będzie też więcej w ogóle materiałów, również artykułów i artykuł na blogu jakiś obszerny, co najmniej jeden, taki mięsisty. Chciałbym, żeby się pojawił w trakcie wakacji. No, nad takim artykułem będzie mi łatwiej pracować niż gdzieś będąc w terenie na wyjazdach wakacyjnych nagrać podcast, ale pewnie będą się przy okazji z drugiej strony pojawiały za to vlogi. No, i wciąż mam nadal dużo pracy jeszcze nad atlasem pasywnego inwestora. Również cały czas rozwija się oprogramowanie System Trader, i to wszystko pochłania tak dużo czasu, że no niestety przez to jest mniej czasu na podcasty, na blogowanie. No i jeszcze też mam przecież pracę zawodową, bo taka ta moja wolność finansowa jest, że nadal jeszcze pracuję również w komercyjnym projekcie jako programista. Póki co. Co nie, coś, co jeszcze się tam przedłuża i o czym zresztą Wam pewnie opowiem w jednym z odcinków vlogowych, bo w jednym opowiadałem o tym, że już odchodzę z tego etatu, ale zresztą to nie jest etat dla jasności, no ale powiedzmy takiego quasi etatu. Prawda jest taka, że nadal jeszcze tutaj pracuję i zanosi się na to, że co najmniej jeszcze kilka, być może kilkanaście miesięcy popracuję. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Będę do tego tematu jeszcze się odnosił pewnie w jednym z vlogów. Tymczasem życzę Wam miłego wypoczynku wakacyjnego. Podadujcie te swoje baterie, tak żebyście nabrali pełni sił na działania już po wakacjach. Życzę Wam wszystkiego dobrego, dużo zdrowia przede wszystkim. Bo jak jest zdrowie, to wszystko inne jest po prostu tylko i wyłącznie formalnością i w zasięgu naszych możliwości. Trzymajcie się ciepło. Pozdrawiam. Bye-bye.